krótka historia pozyskiwania ciepła. Każdy z nas wie, co oznacza czuć ciepło. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak człowiek pozyskiwał ciepło na przestrzeni dziejów? Wszystko zaczęło się od ognia. Naukowcy dowiedli, że nasi przodkowie rozpalali ogniska i grzali się przy nich już milion lat temu. W późniejszych czasach domy ogrzewano już poprzez spalanie nie tylko drewna, ale również węgla i gazu ziemnego. Jednak dzisiaj wiadomo już, że spalanie paliw kopalnych nie wpływa dobrze na naszą atmosferę. Na szczęście domy możemy ogrzewać w sposób bardziej ekologiczny. Na prąd, który pozyskujemy z elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych.